Was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Beata już wzywa naszą pracowniczkę i otwieramy lokal. Nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. A miałam tego kwiatka przestawić. Już tak dawno miałam to zrobić i do tej pory tego nie zrobiłam. Czy teraz się drzwi zamkną? No proszę, udało się. Dobra. Co ty robisz? No już na pewno będziesz mówić, chodź tutaj. W ogóle ta kuchnia z tyłu mi jest niepotrzebna, chyba ją zlikwiduję. Bo Beata i tak piecze wszystko w domu. Także no. Idą klienty, klienty idą. Aha, idą i. Tak, tak, najlepsza restauracja pod słońcem. Kupuj pan wszystko. Jeszcze nie podnosiłam cen, ale pobywałam, kusi mnie. Tak mi kusi, żeby podnieść ceny. O Jezus, ma niską pensję, daje jej podwyżkę. Zarządzanie. Ustal pensję. Czy ciebie coś pogrzało, kobieto? No, ogarnij dupę. Odwróć się do mnie, kochana. Słuchaj, dam ci podwyżkę, chociaż na nią nie zasługujesz, ale ci ją dam, bo muszę, żebyś nie odeszła. Okej? Masz uczciwą pensję. W ogóle co jeszcze mogę? Wyślij na przerwę, wybierz ubranie, zabij się za pensję, zwanie cię. Ona może też przygotowywać, ale nie. I tak, wróć do pracy jako kasjerka oczywiście oraz... Miałam takie... A my, bo my jej nie znamy. Dobra! Starczy. Jezus! Nie chciałam nie na nią krzyczeć! Beata, ogarnij dupę! Dobra. Aha, teraz, ona teraz nie przejdzie, nie? Normalnie... Kocham to. Kocham to tak bardzo. O mój Boż. Nie mam więcej pytań. Dajcie mi to. Możesz w mordę jeża. I jak ona ma stąd niby teraz wyjść? Z tymi kodami, no ale tak to też nic nie da, bo tak to nie działa. Cholera jasna. Ach. Simsy! Wychodź mnie stąd. Teraz mi się moja dekoracja nie podoba, zasłoniłaś ten. Dobra. Niech już tak będzie. I potem weź to sprzątnij, bo jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będziemy teraz na minusie przez to, że dałam podwyżkę tej lasencji. Jezus, ale nam zeszły wszystkie te... torty. Tak, to są torty. Ładnie nam zeszło. Co się uzupełni? Szybko się dzisiaj decydują na kupno. Zwykle tak długo myśleli nad tym, a tu proszę. W sumie nie wiem, mogłabym usunąć tą kuchnię, ale nie wiem, co wtedy bym tam wstawiła w to miejsce. Może zostawię, może się jeszcze przyda kiedyś. Sama nie wiem. Patrzcie, jak kupują, no no. Się a ta dalej nie jest na nie. Po prostu... Ona po prostu jest na nie. Trzy razy nie, proszę państwa. Proszę, proszę, świeżutkie, dopiero wyłożone. Częstować się. Mogłabym zrobić jakiś poczęstunek, ale czy będę korzystać z tego? I czy to przede wszystkim coś mi da? Nie wiem, czy to mi coś da. Dużo nam brakuje do czwartej gwiazdki? 6. Do czwartego poziomu, w sensie nie gwiazdki. Dziadek poszedł do kibelka na chwilę. Weźcie, nie bądźcie tacy oporni ludzie. Ja się tu staram, naprawdę.
Teraz sobie przycupnęła i zadowolona z życia. Tamta ciągle marudziła, ale... I tak w końcu kupiła, jak zwykle. Widocznie nie trzeba jej przekonywać. Jej! O nie, nie, nie. Dobra, on jest na nie. Rudzielec jest na nie. A idź się w cholerę, rudzielcu, ty. Durny facet. Uzupełniamy, uzupełniamy, bo Beata tyle napiekła tych ciast. Ale wam mówię. Mamy chyba w zapasie jeszcze dużo. Może zaraz zobaczę też tu. Najbardziej nam schodzą te torty. Chyba powinnam wstawić jeszcze jedną taką lodówkę właśnie z tortami, tak mi się wydaje. I może podniosę cenę samych tortów, co? To jest jakaś myśl. I ciekawe, czy wtedy dalej będę tak chętnie kupować? Nie wiem. Bo najdroższe są serniczki, ale... Nikt nie jest chętny na serniczki, nie wiem. Może przestawię tą lodówkę tutaj, to będą bardziej kupować serniki, nie wiem. Od czego to zależy. Rudego nie ruszam, bo Rudy po prostu jest na nie. Oczywiście jesteśmy na plusie, więc... Więc jest dobrze. Więc jest dobrze! I ta muza w tle! A, wiesz, sobie zjedz coś. Zjedz sobie obiad. Coś szybkiego. A, już weź to gotowe danie. Będzie się lepiej pracowało, nie? Jak tam ona? Ona się dobrze miała. Sprzedaż. Ej, nie, nie! Aha, dobra, bo już się wstraszyłam. Zjedz to najpierw, dobra? A potem... sobie pójdziesz, kto idzie ciebie dzwonić znowu? Rudzielec się zwiesił, nie wie sam czego chce od życia. No cóż. Co ci lodówka przeszkadza, koleś? Petronella? Rudzielec, ty mi nie przeszkadzaj w pracy mojej kasjerce. Kupuj coś. Co za gnój. O, ona chyba nie lubi tego dziadka. Wandzia nie? Nie, Wandzia nie. Wandzia mówi, że nie. To posprzątamy sobie. Może to mi jeszcze towar. No niedobrze, nie rośnie nam. Kurczę, ty już tak długo mnie braczysz, czy się nie nauczyłeś na tej kasie, no. Już myślałem. Gdzie mogę zobaczyć jej umiejętności? Chyba tutaj, nie? Ranki. Jest brązowa dopiero. Z tej strony w ogóle nic nie kupują, ja nie wiem. Może powinnam zrobić jakieś przemeblowanie. Wiecie, wszystko dam na tą stronę. Piąta. Koleś, spadaj! Kupuj lepiej moje ciasta! Dobra, jest 20, to zamykam w ogóle. Co ona się tak nie męczy? W sumie otworzyłyśmy trochę późno, bo było chyba około 11. No ale myślę, że już zamkniemy. Powoli będziemy zamykać. Sądzenie. Wyślij na przerwę. Ja sobie już poradzę. Idź jeszcze do niego. Idź obsłuż tego. I zamykamy. A jeszcze ten. Pomóżmy mu, bo żeby nam gwiazdki nie zebrał. Poczekaj chwilę. Ale ja już niestety zamykam, także zapraszam państwa jutro. Tak?
ktoś coś wziął i trzeba zapłacić, raczej nie. No dobra, moi drodzy. Zamykam ten lokal na dzisiaj i widzimy się kolejnego dnia, za chwilę. Jesteśmy, moi drodzy, kolejnego dnia. Beata już otworzyła cukiernię, wezwała naszą pracowniczkę, zapomniałam, jak ona ma na imię. Nie wiem, Petronella chyba, nie? Tak, Petronella. Dobrze się czujesz, kochana? Dobrze. I tak, dołożyłam tutaj w ogóle tacę, żeby coś było. Mam nadzieję, że mi się nie będą przez to bagowały tutaj przy kasie simy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, zmieniłam ceny na bardzo drogo tych tortów. Czy to dlatego on od razu korzysta z tamtą stronę? Mam nadzieję, że nie. No ale zobaczymy. To ten rudzielec okrutny, więc... Czym mogę pomóc pani? Hanna, widzę, że ty jesteś sportsmenka. Czy jeśli zaprzyjaźni się w ogóle z tymi synami, to będą jakoś, nie wiem, lepiej to wpłynie na mój biznes? Tak, pokazuj im to co najdroższe, oczywiście. Kurczę, nie mogę do tego blondyna podejść, bo ciągle ktoś przychodzi. Pamiętaj, pokazuj mu to co najdroższe. Beata? Beata w jakimś biznesu, normalnie. Idź do niego w końcu. To możesz... No i co? Nie kupujesz nic, koleś? Cóż, na razie nikt nie jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że mi się to nie zepsuje, że ktoś to kupi zanim się zepsuje, bo to nie jest w lodówce, więc nie wiem, jak to będzie działać. Szkoda, że nikt sobie nie siada tutaj. I rudzielek nam wszystko popsuje teraz. A jednej gwiazdki nam brakło. O! Udało się jednak. Jest! Co to jest? Nieograniczone wpływy. Twoje umiejętności zwiększenia wpływów są niesamowite. Jesteś urodzonym przywódcą, a teraz zdobywając wpływy i wypełniając pragnienia, otrzymujesz jeszcze więcej korzyści. Wydawaj polecenia szefie. To chyba jest do pracowników wszystko, nie? Twoi dostawcy szczycą się tym, że jesteś ich klientem. Bo tutaj jest ta cena na stroju. No. Myślę, że pójdziemy w tą stronę, żeby potem do tego dojść. Przekonująca osobowość i manipulacja, o. Dokładnie tak. Wiecie, trzeba szybko kupić, zanim nam zabiorą tą gwiazdkę, bo zaraz nam pewnie ten padnie. Czekajcie, ocenimy jej nastrój. Możemy jej dodać sił. A gdzie możemy ocenić nastrój? Ej, co się stało? O-o! Beata, ogarnij się szybko! Beata nam kochanie uszalała. Nic się nie dzieje. To przez ciebie, rudzielcu, oszalałam. Przez ciebie! Bo wiecznie wybierzesz. I patrzcie, dałam tutaj drugie ceny na to i wszyscy idą teraz tutaj kupować. Takie sprytne simy, nie? Wiecie co? Zmienię te ceny. Bo dałam bardzo drogo, a może wystarczy, żeby same drogo. Bo nie chcę, żeby mi nie kupowali nic. Już ci lepiej? Ogarnął cię doktorek? Muszę ci poprawić nastrój, ale ty masz takie pragnienia, że... Co mogę? Powitaj. Chyba muszę najpierw ich powitać, żeby móc ocenić nastrój czy coś. O, w końcu ktoś ogląda te ciasta. Kup coś, kolej, żeby mi się nie zepsuło. Nie, tak się zdenerwowała. A potem to byś uzupełnij. Galaretek już też nie kupuję w ogóle. Co ci się stało, Patryś? O, kupił torcik. Fajnie. Jak tam nasze zyski? No, już idziemy do góry.
się w ogóle zastanawiam, czy ten... Czy może samych tych drogich ciast, na przykład same sereniki i... I tutaj ten, na przykład torty. Wiecie, żeby na tym zarabiać, nie? Takie... Ale znowu może im się nie podobać to, że nie mają żadnych wyborów, więc... No nie wiem, jak podejść do tego biznesu. Ciężka sprawa. Okay. Mogłaby już zdobyć tą złotą rangę magazyniera, to by jej się podniosło tutaj. A ty masz srebrną, dużo ci brakuje, można tego i sprawić. Chyba nie bardzo. Sprzedaż. Zwykła. Nie, nadal nie. Hanka. Hanka! Nie wybrzydzaj. Przyspieszmy tą akcję. O, ktoś sobie przycupnie. Przynajmniej ktoś korzysta z tych krzesełek. Tutaj jakieś miłości. Zauroczenie. Przydałoby się, żeby przyszedł tutaj właśnie z gazety do nas. O nie! Boże, już myślałam, że ona chce rzucić pracę. Ale uczciwą ma dalej, nie? Oj, nie tu. Zawsze na źle klikam. Uczciwa. Jest uczciwa, dobra. Trzeba tego pilnować, a wszystko będzie dobrze. Tak, fajnie ci siedzi. Uzupełnij towar. Pochlebny artykuł, prezentacja towaru. Prowadzić przedsiębiorstwo na poziomie 5, no. Chciałabym. Pokaż, ile ci brakuje. 7 gwiazdek. To spróbuj ich olśnić. No, wiesz co? Koleś, ale skrzanił się. Może, wiesz co, jako wariatka to chyba nie jest zbyt przekonująca. Zobaczyli, że był u ciebie psychiatra i... Chyba nie. Spieszmy to wszystko. Super, świetnie ci idzie. Tak. Widzieliście, co on zrobił? No to chyba nie świadczy zbyt dobrze od naszej cukierni. Muszę jej podnieść, ale jak ja mam jej to podnieść, jak ona ma to samo... Wszystko z przedsiębiorstwem związane. Klient zdobywa gwiazdkę, pochodny artykuł. I się, a ten stoi i się gapi. Jak my tutaj wariujemy. O, udało się, udało się. Nagroda najlepsza, najlepsza. Wiesz, że się dostałeś. Mamy złoty pasek, tak. I to, i ten, maszyna do robienia pieniędzy. Po prostu super. Czemu nie przychodzi nam żaden ten... Oj... Czemu znowu Dobra, ty kochana, idziesz do domu. Znowu jej spada ten pasek. Idziesz do domu, ale cię nie wypuszczę, nie? Cia. Przynajmniej będą mi się pragnienia sprawiać, jak będzie to chwilę to tracić i zyskiwać od nowa. Spoko. Może ona powinna z nimi wszystkimi flirtować jakoś, nie wiem. I znowu. Hashram,
Masakra. Nie wiem, mi się wydaje, że cypianie nam idzie jakoś gorzej. To czwarty odcinek i tylko czwarty poziom. Nie wiem, tak nie mam wrażenia. Chyba, że wcześniej też tak było. Ale spodziewałam się, że no... Jak już jesteśmy tak rozwinięci trochę bardziej pod względem biznesowym. Restauracje mamy na 10 poziomie, myślałam, że teraz będzie nam szło lepiej. A teraz widzę, że no nie jest tak do końca. Oj, chciałam dać... Ej. Zawodala bardzo głowa. Byle po tym amazę. Jestem z wafla? Tak, chcieli sobie gawędzą sobie. Spoko. Spoko, spoko. A to by co się znowu nie spodobało, koleżanki? Czy wypełniamy trochę towar? O, można pokazać obiekt. Pokaż mi. To mogę tak pokazywać obiekty? Ja nie wiedziałam! Myślałam, że mogę tylko prezentować towar przy tym. Ale fajnie! Nie wiedziałam, że tak da. Ty jak się nazywasz? Florencja? A jej nie mogę. Tu mam nowe odkrycie! Dobra, teraz będziesz wiedzieć. Może tak mało jeszcze wiem. Mam jakiś rodziec. Idziesz do niej? Bo już pora zamykać. O, kupił. Ha! Dało mi się. Dobra, kochani, koniec dobrego, muszę zamykać. Także wybaczcie. Boże, Beata, ty nie umiesz na kasie? Temu się chyba pomyliło wyjście. No dobra, moi drodzy, będziemy już kończyć. Patrzcie na nasze obroty gotówkowe, po prostu jesteśmy na takim plusie, że ohoho. Bardzo mi się to podoba. Także, no mimo wszystko idzie nam nie najgorzej, bo nie jesteśmy na minusie, ale poziomy naprawdę ciężko nam wbić, więc mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już będzie trochę lepiej. Brakuje nam 8 gwiazdek, także no jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Bazar burżuazji. No dobra, Beata jedzie do domu, a my się słyszymy w kolejnych odcinkach. Pa, pa!